Sprzyjające warunki atmosferyczne ćwiczeniom to nie były. Było zimno, wiał wiatr i trochę padało. Ale co tam? Piknik młodzieżowych drużyn pożarniczych w Dąbrównie to okazja do sprawdzenia samego siebie i swojego teamu. Zgrany zespół w akcji to podstawa. Przez wąż strażacki przepływa zimna woda. Przez żyły młodych adeptów sztuki pożarniczej gorąca krew. To było tak, że wujek zaczął chodzić, a ja lepiłam wszystko, co było w straży, bo mi wszystko wujek opowiadał i ja mówiłam, to ja też będę w straży. Dobrze, i się... będę mogła sama to robić i nie będę musiała słuchać. A jak to wyglądało? Tak. Do tak właśnie się interesowałam tak bardziej strażą i tak, żeby się czegoś tam jeszcze nauczyć od naszych opiekunów. Do Dąbrówna przyjechało 12 drużyn z 4 powiatów – Nowomiejskiego, Działdowskiego, Ostruckiego i Olsztyńskiego. Czekało na nich wiele specjalistycznych zadań. W aż 3 punktach zlokalizowanych wokół miejscowości Dąbrówno stanęli do strażackiej rywalizacji, która ma na celu nie tyle wyłonienie zwycięskiej drużyny, ile sprawienie, by wszyscy nabyli nową wiedzę i umiejętności. W jednym z zaplanowanych miejsc czekała na nich niespodzianka. Tam grupa specjalistyczna ratownictwa chemicznego jest z jednym z 4 w Polsce samochodów do dekontaminacji zbiorowej. Jest to wóz, którego dzieci i młodzież nie widzą na co dzień. Stoi przed naszą strażnicą, są funkcjonariusze z Komendy Miejskiej z Olsztyna. Można go obejrzeć, można posłuchać, na czym polega dekontaminacja. Skoro już o wozach strażackich, Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadziła szkolenie z jazdy w terenie dla strażaków z powiatu olsztyńskiego. Jak widać, nawet dorośli, zawodowi strażacy nieustannie muszą podnosić poziom swoich umiejętności, a młodzi, no cóż, lubią słuchać starszyzny i czerpać z niej przykład. Teraz się spotkaliśmy z ogniem, jak pan Marcel, czyli nasz opiekun, pokazał nam sztuczkę, że... zapalił świeczkę i szklanką przykrył i było to dla nas bardzo ciekawe, bo tlen się skończył i od razu świeczka zgasła i to było dla mnie bardzo ciekawe. Co strażaków bardzo cieszy. Z myślą o swoich następcach nie tylko pracuje się nad rozwijaniem umiejętności młodzieży, ale także nad infrastrukturą, która ma im służyć. W 2022 roku miało miejsce oficjalne przekazanie ostruckim strażakom terenu pod planowaną budowę nowej siedziby. W ramach postępowania przetargowego wyłoniony został główny wykonawca. Najpewniej jeszcze w kwietniu podpisana zostanie umowa i w maju będą mogły rozpocząć się prace. Budowa odbywać się będzie etapami rozłożonymi na poszczególne lata. Nowa siedziba powstanie w miejscowości Górka koło Ostrudy. Powstaje tuż przy granicy, czy przy siedzibie nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej specjalny kompleks sportowo-szkoleniowy, gdzie młodzież z całego powiatu ostruckiego, a mam nadzieję, że nie tylko, będzie miała możliwość rywalizacji, ćwiczeń, takich właśnie pikników, organizacji, jeżeli chodzi o sport pożarniczy, ale także o takie imprezy piknikowe. Jest to zawód cieszący się dużym zaufaniem społeczeństwa. Kto ma ochotę, już 4 maja o godzinie 11 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ma okazję wziąć udział w centralnych obchodach Dnia Strażaka. To może być dobry kierunek na majówkę dla całej rodziny.